Cześć, cieszę się, że jesteś, że znalazłeś chwilkę, żeby spędzić ze mną ten czas, żeby otworzyć razem Biblię i razem się modlić. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek. Wiem, że być może nie jest łatwo znosić tą zmianę, że teraz nie ma odcinków codziennie, ale wierzę, że sobie jakoś radzicie. Nie jestem przecież jedynym źródłem inspiracji, a zresztą na moim kanale jest mnóstwo filmów, które żeście jeszcze nie widzieli, więc zapraszam i zachęcam, żebyś sięgał do nich, do tych ciekawych naprawdę playlist, które być może już niektóre są zapomniane, ale warte odgrzebania, bo jest tam bardzo wiele takiego sensownego materiału, który się nie starzeje. Cały czas jest na czasie, cały czas są to treści, które mogą zmieniać nasze życie, tak więc zapraszam. Korzystaj z tych materiałów, niech nie leżą odłogiem, niech będą wykorzystane. A dzisiaj już zapraszam Ciebie do pierwszego listu Jana. 4,16 przeczytamy. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To jest niby takie stwierdzenie bardzo oczywiste i często powtarzane, że Bóg jest miłością, że wszystko kręci się wokół miłości, że najlepszym wypełnieniem przykazań jest miłość. Ale powiem Wam, że w praktyce wcale to tak nie jest. To znaczy, w praktyce zapominamy o tym, że w relacji z Bogiem, żeby żyć takim życiem dobrego człowieka, spełnionego, który ma na uwadze Bożą wolę, że właśnie na jego horyzoncie powinna być cały czas miłość i że tą miłość powinniśmy wyżywać. Kiedy myślimy o Bogu, czytamy Biblię, myślimy o religii, o chrześcijaństwie, to raczej przychodzą nam do głowy właśnie jakieś przykazania, jakieś zasady, które powinniśmy przestrzegać, jakieś uczynki, które powinniśmy pełnić, jakieś doktryny, tak, jakieś wierzenia, w które powinniśmy wierzyć, które powinniśmy przyjąć. I oczywiście właściwa teologia jest bardzo ważna, ale ona ma prowadzić, ona ma być pewnym narzędziem do tego, byśmy mogli żyć w sposób chrystusowy, czyli w sposób pełen miłości. I tutaj jest ten akcent położony. I zobaczmy, jakie jest źródło siły, żeby móc kochać. Jakby, bo my wiemy, mamy kochać Boga, mamy kochać innych ludzi, okej, ale jak to zrobić? I to pierwsze zdanie jest jakby rozwiązaniem tej tajemnicy. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość. Czyli najpierw musimy doświadczyć miłości, rozpoznać ją jako pochodzącą od Boga i uwierzyć, że Bóg nas kocha. Bo to nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste wcale. Wiele osób słyszało, Jezus Cię kocha, Bóg Ciebie kocha. Okej, ale czują się niekochani. Czują się niekochani. I często ta informacja nic nie zmienia. Dlatego, że wiedza, taka prawdziwa wiedza, która przemienia, to jest coś więcej niż informacja. To jest coś więcej niż tylko takie zrozumienie umysłowe, intelektualne. W Biblii to słowo poznać, znać, poznać jest wyrażone w stwierdzeniu, że Adam poznał Ewę i ona poczęła i urodziła dziecko. I coś takiego dzieje się, kiedy my naprawdę coś rozumiemy, kiedy my naprawdę coś poznajemy, to zachodzi jakiś proces, że rodzi się z nas coś dobrego. Jest tego owoc, widać to. Tak? To nie jest tylko na poziomie intelektu, że my to wiemy, ale żyjemy tak samo. To się przekłada na zmianę życia. I tak samo, kiedy my poznajemy Bożą miłość i zaczynamy rozumieć, że On mnie, naprawdę mnie dostrzegł w tym wielomiliardowym tłumie ludzi, o wiele większym, bo są jeszcze ci, którzy kiedyś żyli. On mnie dostrzegł i On właśnie ze mną chce mieć relację i On właśnie we mnie upatruje jakąś wartość. I On mnie kocha, naprawdę On mnie kocha. To jest trudne, żeby w to uwierzyć w taki sposób właśnie nie tylko intelektualny, żeby to przyjąć i poznać i uwierzyć. Tak? Najpierw doświadczyć,
a później w to uwierzyć, że to jest prawda, że to, czego doświadczam, jest prawdą i że tak będzie zawsze, że Bóg zawsze będzie mnie kochał bez względu na to, co będę robiła. I to jest źródłem dopiero kolejnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Tu się zaczyna nasze nawrócenie, tu się zaczyna nasza pokuta, odwrócenie się od grzechu, od swojego sposobu na życie. Tu się zaczyna chęć, by być posłusznym Bogu, by iść za Nim, by dowiadywać się, co On myśli, co jest dla Niego ważne i jakie są Jego przykazania. I to jest dopiero początek jakby podróży. Jeżeli nie ma tej motywacji, jeżeli nie ma tego fundamentu w postaci miłości, której my doświadczyliśmy od Boga i uwierzyliśmy w nią, to ta cała reszta jest tylko martwą religią, która nie jest w stanie nas zmienić. My możemy oczywiście w pewnych trybikach funkcjonować i wiele osób tak robi, ale nie ma to siły przemieniającej ich serce. Nie ma w tym radości, nie ma w tym pokoju. I dlatego Jan pisze, my poznaliśmy tą miłość, myśmy jej doświadczyli i myśmy w nią uwierzyli. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I to jest taki akcent na to, że my musimy nieustannie doświadczać tej miłości, trwać w niej. Czyli nieustannie się jakby poddawać tej miłości, żeby jej doświadczać, żeby ona nas dotykała, żebyśmy my w nią wierzyli. To jest czasami wielki bój wiary, to nie jest takie oczywiste, że wierzymy. Są okresy w życiu, kiedy jest naprawdę ciężko, gdzie naprawdę spadają na nas różne dziwne rzeczy. Albo dzieje się coś od środka, coś się w nas wypala. Nie wiemy, gdzie dalej. Nie wiemy, czy w ogóle życie ma sens. I wiara w Boga wcale nie jest taka oczywista i taka prosta. Są naprawdę trudne momenty w życiu. I wiara wymaga wysiłku, wymaga pewnego takiego intencjonalnego skupienia się na niej, żeby ją przyjmować, tak, żeby przyjmować to, co Bóg dla nas robi, kim On jest. Tak więc trwanie w miłości ma tutaj sens, to słowo trwać. Bo naprawdę czasami trzeba wytrwać. Czasami jest walka o to, jest walka o nasze serce, walka o nasze myśli. Gdzieś one odpływają, gdzieś szukamy pocieszenia, gdzieś indziej. Tak więc mamy trwać w miłości. Kiedy trwamy w tej miłości, doświadczamy jej, dajemy też ją innym. Ona jest jakby takim chlebem powszednim dla nas. Codziennie jest w naszym życiu. Miłość od Boga, której doświadczamy i miłość, którą potem przekazujemy dalej. To jest trwanie w Bogu. To jest trwanie w miłości, to jest trwanie w Bogu. My wtedy mieszkamy w Bogu, Bóg mieszka w nas i to jest ten stan, który ma być, który świadczy o tym, że jesteśmy zdrowi duchowo. Ten proces tutaj musi następować. Mówię dzisiaj o tym, bo myślę sobie, że są sprawy niby proste i oczywiste, a jednak nie doświadczamy ich. I czasami mnie ludzie pytają, ale okej, Agata, ja to wszystko wiem, ale tego nie czuję. I co zrobić, kiedy ktoś nie czuje miłości, kiedy ktoś nie doświadcza tej miłości? Wierzę, że jest ważną kwestią, by zrozumieć pewne rzeczy, by jakby usiąść z Biblią i prześledzić życie Jezusa. Jak On żył, jak On traktował ludzi, jak On rozumiał swoje posłannictwo, dlaczego umarł za mnie, dlaczego byłem w tym całym planie zbawienia ważny. I jakby te rzeczy teoretyczne są ważne, żeby poukładać, bo jest powiedziane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. Czyli my musimy mieć do czynienia ze Słowem Boga, żeby móc wierzyć, i żeby móc doświadczać zbawienia, czyli żeby ten proces zaszedł, żeby nasze serce było poruszone, my musimy najpierw wiedzieć, a wiemy przez to, że czytamy Słowo. I to Słowo nas porusza, porusza w nas jakieś struny. I wtedy oczywiście mamy do wyboru, możemy w to uwierzyć, albo możemy powiedzieć, nie, to jest coś tutaj grubymi nićmi szyte, to jest zbyt proste, to jest niemożliwe, żeby to było takie proste. Ale później jest też taki czas, kiedy po tym zrozumieniu, u niektórych osób jest to łatwiejsze, u niektórych trudniejsze. Teraz mówię o tych trudniejszych przypadkach, mniej oczywistych, kiedy jakaś informacja nas nie porusza. Okej, Jezus umarł za mnie. On mnie bardzo kocha. Ale to nas w jakiś sposób nie porusza i nie wiadomo dlaczego. Być może są jakieś rany z przeszłości. Zazwyczaj to tak się dzieje, kiedy
serce nie jest już takie podatne, żeby wierzyć, nie jest takie podatne, żeby odczuwać miłość, dobroć. Gdzieś tam się broni się jakby przed tą miłością, bo zostało zranione. Gdzieś zastygło, jakaś skorupka się zrobiła. I co wtedy robić? Ma moc prosta modlitwa. Po prostu modlitwa. Boże, ja chcę czuć Twoją miłość. Ja wiem o niej, ale z jakiegoś powodu to nie zmiękcza mojego serca. To nie dotyka mnie tak mocno. Gdzieś jest zahamowany ten przepływ, czy emocjonalny, czy duchowy. Nie wiem, dlaczego mi się chce teraz płakać, ale chyba bardzo mocno to czuję. Ja nie miałam z tym nigdy problemu, ale czuję, jaki musi być ból wśród ludzi, którzy nie umieją odbierać miłości. I jaki to musi być straszny stan, kiedy jest się kochanym, a nie można tego odczuć i tego przyjąć. Ale wierzę, że po prostu szczera modlitwa. Boże, chcę czuć, zrób coś z moim sercem. Zrób coś z moim sercem, żeby ono mogło odczuwać. Proszę, uzdrów moje serce, by mogło kochać na nowo, by mogło ufać na nowo, by mogło wierzyć w to, co Ty mówisz. Tak bardzo boję się być rozczarowana ponownie, tak bardzo boję się, że zostanę znowu zraniona. Kiedy się otworzę, kiedy przyjdę bliżej, kiedy zaufam, to znowu będzie jakieś rozczarowanie. Tak, przyznaję, być może broniłam swojego serca, odsuwałam się od ludzi, ale wierzę, że Ty po prostu możesz uzdrowić mnie i przywrócić jakieś normalne funkcjonowanie, takie zdrowe, takie, do którego mnie powołałeś, by mogła czuć Twoją miłość, by mogła czuć miłość innych ludzi, by mogła dawać miłość, bym się nie bała, że zostanę zraniona. Pewnie zostanę, ale nie muszę się bać tego i nie muszę tego tak tragicznie przechodzić, bo jak będę z Tobą, to Ty będziesz chronił mnie. Będę jakby zanurzona w Twojej miłości. Ty będziesz opatrywał moje serce. Tak więc przychodzę do Ciebie i proszę Ciebie, uzdolnij mnie do miłości, uzdolnij mnie do doświadczania miłości, do tego, żebym mogła ją poznać, Twoją miłość, i żebym mogła w nią uwierzyć. Ty możesz zreperować moje serce, Ty możesz je uleczyć. I przychodzę teraz dzisiaj do Ciebie. I Duchu Święty, wołam do Ciebie, żebyś dotykał się każdego serca, każdej osoby, która teraz tego słucha i potrzebuje takiego uzdrowienia, takiego uzdolnienia, by w ponadnaturalny sposób, bo to jest tylko tak możliwe, nastąpiła wewnętrzna przemiana mnie jako człowieka, bym stała się na nowo wrażliwa na Twoją miłość, wrażliwa też na innych ludzi, by tą miłość dawać. By moje serce już nie było kamienne, ale było mięsiste. To jest możliwe tylko przez Twojego Ducha, tylko przez Twoje ponadnaturalne działanie. Ja przychodzę z tym serduchem moim. Działaj i dotykaj mnie. Wiem, że Ty uczynisz dla mnie taki cud, bo ja jestem bezbronna i bezsilna, ale Ty właśnie dla takich osób masz rozwiązania. Właśnie Ty nigdy nie pogardzisz sercem, które jest skruszone i które jest obolałe i które przychodzi do Ciebie bezbronne. I my dzisiaj tak właśnie przychodzimy, oczekując zmiany, nastawiając się, wierząc w to, że ta modlitwa nie jest Ci obojętna, że wyciągniesz swoją rękę, dotkniesz nas i od tej pory wszystko będzie inne. Amen. To jest ciekawe, ale ja nigdy nie miałam problemu z tym, żeby odczuwać Bożą miłość. Być może dlatego, że szybko się dosyć nawróciłam. Miałam 18 lat. Oczywiście to 18 lat to nie oznacza, że nie miałam żadnych zranień, trudności wcześniej. Ale w jakiś sposób łatwo to poszło. Ale przez ten cały okres mojej służby, ponad 30 lat, spotykam się z tak wieloma ludźmi, którzy są po tak ciężkich przejściach, po tak tragicznych sytuacjach w życiu, że nigdy nie przyjdzie mi do głowy, żeby ich oceniać. Bo wiem, że ja nie mam pojęcia o tym, przez co przechodzili. I serce człowieka jest tak wrażliwe, jest tak delikatne. To jest w ogóle cud, że my żyjemy, że my sobie dajemy radę psychicznie na tej planecie, patrząc na ilość grzechu, przemocy, jaka tutaj wokół nas jest.
że my w ogóle funkcjonujemy, to jest łaska Boża. I dlatego głęboko mnie dotyka, kiedy spotykam ludzi, którzy nie mogą odbierać miłości, którzy nie mogą dawać miłości. I są jak ślepcy, otoczeni wokół światłem i nie widzą tego światła, bo są ślepcami. Potrzebują takiego wewnętrznego otworzenia. Ale wierzę, że ta modlitwa dzisiaj, którą żeśmy wypowiedzieli, ona ma moc. Ona ma moc. I te zmiany nadchodzą. I ten dotyk Boży jest prawdziwy. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną w takiej intymnej chwili. Modlitwa jest zawsze czymś bardzo intymnym. I wierzę, że ten kanał, na którym się spotykamy, jest szczególnym miejscem właśnie przez to, że się modlimy, a nie tylko rozmawiamy, że modlimy się również w komentarzach, kiedy Wy wylewacie swoje serca i swoje modlitwy, również modlicie się o siebie nawzajem, z miłością sobie nawzajem odpowiadacie. Wow, to naprawdę jest coś wielkiego. I to nie jest coś oczywistego. Oczywiście są tutaj różne osoby, które mącą, które jakby dokładają takich negatywnych elementów. Nawet nie kasuję tych komentarzy, bo myślę sobie, póki taka osoba z nami jest, może czegoś doświadczy, może jej serce zostanie poruszone. Tak więc błogosławmy się nawzajem, kochajmy się nawzajem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przypominam, że moje filmy wychodzą teraz we wtorki, czwartki i soboty. W czwartki mamy specjalne serie różnych tematów, czy też pytań i odpowiedzi. Też czekam na Wasze pytania. Jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytania, chcecie odpowiedzi, to też jest to dla mnie cenne, ponieważ potem wykorzystam takie pytanie w kolejnym odcinku i postaram się z serca odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię. Okej, na razie, pa!